Cześć kochani, dzisiaj postanowiłam nagrać jeszcze dla Was jeden odcinek. Tym razem będzie to z tej nowej serii review jednego produktu. Ja mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i będzie bardziej oglądalna, gdyż ja chcę, tak jak mówiłam, przedstawić tam produkty, które są warte kupienia i tak dać takie review właśnie odnośnie tych produktów. Ja dzisiaj Wam przedstawię jednego z moich ulubieńców miesiąca, a więc ten olejek będzie dzisiaj tym głównym bohaterem. To jest Black Rose Precious Face Oil, który jest anti-aging i daje nawilżenie. Ja Wam powiem, że to jest 20 ml czystego, 100% oleju. Zobaczcie, on nie jest bardzo tłusty, ale zawsze zalecam używanie właśnie tutaj na lekko zwilżoną buzię. I ja Wam powiem, czemu lubię ten olejek. Ja Wam tutaj przejdę przez składniki aktywne, więc tu jest kilka rodzajów olejów, które i kwasów omega-3 i omega-6, które mają za zadanie właśnie Wam odżywić, nawilżyć skórę, ale przede wszystkim te składniki odżywcze, a nie tylko nawilżenie, bo nawilżenie przy suchej skórze nie jest istotne, ale też tutaj jakby balans tych olejków i tych składników odżywczych jest bardzo, bardzo ważny. Jest to też fitosqualen, który jest bardzo dobry na odżywienie skóry i właśnie nawilżenie, a także na elastyczność skóry. Dlatego zaraz po używaniu tego olejku możecie zauważyć, słuchajcie, niesamowitą elastyczność skóry i ten efekt jest widoczny od razu. Ja to nawet mogę naocznie sprawdzić, jak robię facial dla klientów, właśnie tu masaże. Jest też awokado, jest padina powonika, która występuje u Sisleya bardzo, bardzo często. Jest ekstrakt z czarnej róży, która właśnie zwiększa strukturę skóry, i bułgarska róża, magnolia i geranium, które wygładza, tonuje i daje tu efekt takiej mięciutkiej skóry. Sisley zaleca używanie tego. Ja nie wiem, takie światło jest trochę dziwne. Słuchajcie, może trochę. O, teraz przyjdę. Zaleca dwa razy w tygodniu. Przepraszam, dwa razy dziennie, nie w tygodniu. I w tym momencie, kiedy używacie dwa razy właśnie w tygodniu. Dziennie, nie wiem dlaczego ja mówię cały czas w tygodniu. Zrobiłam tu cięcie ze względu na światło. Słuchajcie, ale tak jak powiedziałam, dwa razy dziennie, nie dwa razy w tygodniu, ale jeżeli chcecie, możecie dwa razy w tygodniu, ale ja zalecam przynajmniej raz dziennie wieczorem, właśnie podczas spania, kiedy skóra się regeneruje, żeby dostarczyć właśnie tutaj tej miękkości skórze, elastyczności i odżywić na lekko zwilżoną skórę, zaraz po demakijażu, po umyciu tej twarzy, rozmazując pomadkę. Żeby tutaj ten efektywność była większa, smarujemy buzię, idziemy spać rano. No, możemy sobie taki lekki masaż zrobić i ta buzia naprawdę jest bardzo elastyczna, bardzo miękka, pięknie odżywiona, te takie suche skórki znikają i przede wszystkim ta buzia wygląda bardzo, bardzo gładko, rano jest to bardzo zauważalne i naprawdę cała seria z Black Rose Sisleya tutaj daje efekt bardzo, może nie natychmiastowy, ale bardzo szybko widoczny, po 6 tygodniach, czy nawet jak 4 tygodnie, to widzimy, że nawet te zmarszczki, czy takie zodwodnienie, czy ze złego odżywienia, one są po prostu zmiękczone, wypchnięte i ta buzia wygląda dużo lepiej. Dlatego on wielokrotnie został nagrodzony i myślę, że nadal jest jako taki beauty buzz, beauty, best beauty buy. I on cały czas zostaje właśnie tu nagrodzony razem z maską, którą uważam, że to jest super, żeby razem tutaj używać. Co jeszcze? Jakie skóry mogą używać? Oczywiście do skóry suchej zalecam jak najbardziej. Skóry normalne też, natomiast skóry mieszane, tak jak mówię, ja uważam, że ja mam mieszaną, a czasem tłustą tutaj T-zon, więc używać tak od czasu do czasu, 2-3 razy w tygodniu i na wieczór. Ale oczywiście, jeżeli chcecie, możecie używać ze swoim kremem jako serum pod ten krem codziennie, a możecie na przykład samodzielnie. Ja zawsze zalecam używanie z kremem i ten olejek idzie głębiej, on się bardzo ładnie dostaje tutaj przez tą skórę do środka i pięknie właśnie tonuje i zmiękcza na skórek. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego olejku, słuchajcie, on ma taką pipetkę i mówię, Sisley zaleca tak do 7 kropel, ale słuchajcie, 3-4 krople to jest
maks na buzię, nie potrzeba więcej, możecie wmasować w skórę, przepraszam, w dekolt i w szyję. I tutaj będziecie mieli też podtrzymanie elastyczności. Ja dość często używam tego na klientkach, tego olejku, natomiast na sobie od czasu do czasu na wieczór, bo ja, że tak powiem, lubię jednak mieć to serum na wieczór. A jak widzę, że coś się z tą skórą dzieje, to wtedy wracam do tego olejku. Bardzo lubię też Black Rose Mask i ona może też zawita w tej serii, jeżeli chcecie. I mówię, czy on jest warty? On kosztuje w tym momencie 150 funtów, 151 prawie. Czy on jest warty? Ja myślę, że on jest warty tego. I mimo, że to jest 20 ml na długą starcza, tylko tak jak mówię, musicie go używać tak naprawdę przez dobre 4 tygodnie. Przynajmniej raz dziennie na wieczór, żeby widzieć ten efekt. Ale on się bardzo, mimo ceny, cieszy bardzo, bardzo dużą popularność. To wszystko dzisiaj. Jeśli nie odpowiedziałam na dokładne pytanie odnośnie tego olejku, to bardzo proszę o pytanie i ja Wam na pewno wszystko napiszę. I życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa.